W tym filmie na przykładzie pokażę, jak można użyć równań różniczkowych do modelowania jakichś zjawisk. No i tutaj zajmiemy się bardzo prostym modelem populacji. Populacji jakiegoś gatunku, na przykład nie wiem, jakiegoś owada, na przykład kornika czy czegokolwiek innego. Powiedzmy, że P to jest, to jest populacja jakiegoś gatunku. Populacja. Natomiast T to jest czas. Jakim mierzymy zmiany tej, liczebności tej populacji. No i powiedzmy, że on jest w dniach. Na przykład. No i teraz zastanówmy się, jak można by modelować to, jak liczebność populacji się zmienia. Czyli powiedzmy, że weźmiemy sobie tempo zmian populacji dp po dt, to jest tempo, w jakim populacja zmienia się w czasie w danej chwili. No to tutaj będziemy to modelować w ten sposób, że powiemy, że Tempo, w jakim liczebność populacji się zmienia, jest proporcjonalna. I tutaj weźmiemy sobie jakąś stałą proporcjonalności, powiedzmy, nazwiemy ją K. Jest proporcjonalna do, do aktualnej liczebności populacji. No i dlaczego to się wydaje rozsądne? No, jak mamy 1000 jakichś owadów, no to one będą się rozmnażać, będą się reprodukować. Będzie w szybszym tempie, niż na, jak na przykład mamy 10 owadów. Im więcej mamy tych owadów, tym więcej z nich będzie się rozmnażać i i w tym więcej będą miały potomstwa, czyli można rzeczywiście wydaje się, że to jest rozsądne przybliżenie, rozsądne założenie w naszym modelu, że liczba potomstwa, czyli to o ile wzrasta liczebność populacji jest proporcjonalna do tego, ile w danym momencie ta liczebność populacji wynosi. No i w ten sposób ułożyliśmy sobie tutaj pewne równanie różniczkowe, które opisuje nam jak zmienia się liczebność populacji w czasie. No i teraz możemy spróbować to równanie różniczkowe rozwiązać. No i tutaj widzimy, że to jest równanie różniczkowe o rozdzielonych zmiennych. Więc wiadomo, jak je rozwiązać. I jak już masz taką wskazówkę, no to zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj w dowolnym momencie, jak już, jak już wiesz, jak to zrobić dalej, samodzielnie rozwiązać takie równanie. No właśnie, jak się rozwiązuje takie równanie o rozdzielonych zmiennych? No trzeba doprowadzić do tego, żeby te zmienne się rzeczywiście rozdzieliły, czyli żeby p i dp znalazło się po jednej stronie, a czas, żeby się znalazł tylko po drugiej stronie. No to tutaj widać, że to, co trzeba zrobić, to trzeba podzielić obie strony przez P i pomnożyć przez DT. Czyli będziemy mieli tutaj w takiej postaci. 1 przez P DP równa się, i tutaj jest nasza stała K, która nie zależy ani od P, ani od czasu razy DT. No i to jest to magiczne mnożenie przez, przez DT. Które może być nie do końca zrozumiałe, no bo przecież dp po dt to jest oznaczenie na pochodną, na tempo zmian wielkości p względem czasu t. A ja tutaj to mnożę tak, jakby to był zwykły ułamek, zwykły stosunek dwóch wyrażeń algebraicznych. No ale temu można dodać pewien głębszy sens i możemy traktować jako taką mnemotechnikę, która pozwala nam rozwiązywać równania różniczkowe rozdzielnych zmiennych, że po prostu mnożymy przez to dt, i tutaj mamy po lewej stronie coś takiego, co po dopisaniu znaku, znaku całki to będzie po prostu całka. A po prawej stronie dopiszemy znak całki, też będzie całka. No i całkujemy niezależnie obie strony, bo po lewej stronie mamy tylko P, a po drugiej stronie tylko T i rozwiążemy nasze równanie. Jako taką mnemotechnikę można to traktować. No więc teraz musimy całkować. Tak, całka z 1 przez P dP to jest logarytm naturalny z modułu P. A po prawej stronie będę miał Całka ze stałej to jest po prostu k razy czas plus jakaś dowolna stała. Tutaj oczywiście mógłbym po obu stronach dodać jakieś dowolne stałe, ale później tę jedną z tych stałych bym odjął od obu stron i tutaj wystąpiłaby tylko różnica stałych po jednej stronie, więc widać że wystarczy tylko po jednej stronie stałą dopisać i nie tracimy tutaj nic na ogólności. No więc mam teraz takie równanie uwikłane. Logarytm z p to jest jakaś funkcja czasu, no to jak chcę. Je rozwikłać, czyli znaleźć wyrażenie na samą funkcję P, no to tutaj muszę wziąć E, podnieść, wziąć funkcję odwrotną logarytmu naturalnego, czyli wziąć E do wykładnika tych obu stron, czyli E do obu stron, i wtedy będę miał po lewej stronie, że moduł P jest równy E do K razy T plus C. Tutaj K dopiszę tym kolorem, tak jak było. No i to jest równanie na moduł P. No i tutaj możemy teraz y, zauważyć, że jak mam E do sumy, no to to jest to samo co E do K razy T. E do K razy T. A tutaj zamiast, zamiast tego napiszę E do C razy E do C. No i teraz to E do C to też jest jakaś stała. Mogę ją nazwać jakąś inną literką, na przykład A. No i widzimy, że wtedy to moje wyrażenie mogę zapisać w takiej postaci, że to jest ta stała a razy e do k razy t. Czyli to jest teraz rodzaj na modu, ale tutaj p oznacza populację, liczebność jakiegoś gatunku. Czyli zakładamy, że p przyjmuje tylko wartości dodatnie, czyli ja mogę napisać tutaj, już bez tego modułu, bo w tym wypadku interesuje nas tylko taka sytuacja, kiedy ta funkcja p jako funkcja czasu przyjmie wartości dodatnie, że p to jest po prostu jakaś dodatnia stała a, poza tym, że dodatnia to dowolna, razy e do potęgi k razy t. K razy t. No i to jest ogólne rozwiązanie naszego równania różniczkowego. No jak widzimy, jest to funkcja wykładnicza. No, i tutaj można się było tego spodziewać, dlatego że już wielokrotnie mieliśmy do czynienia z takimi modelami populacji, gdzie występowała właśnie funkcja wykładnicza. I za każdym razem, jak jest taka sytuacja, że tempo zmiany jakiejś wielkości jest proporcjonalne do samej tej wielkości, jak mamy takie proste równanie różniczkowe, to jego rozwiązaniem jest właśnie funkcja wykładnicza. No, i tutaj mamy rozwiązanie w postaci takiej, gdzie są pewne stałe, a to nam wyszło jako tutaj stała całkowania. No i żeby wyznaczyć taką stałą, no to trzeba zadać warunek początkowy. No i właśnie z warunkiem początkowym i tym jak się wyznacza takie stałe zajmiemy się w następnym filmie.